Biedronka w ostatnich latach naciągała na masową skalę zarówno swoich klientów, jak i swoich dostawców. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakładał na sieć sklepów kary liczone w setkach milionów złotych, ale wygląda na to, że Biedronka nadal robi sobie z Polaków totalne jaja. Po pierwsze, według oficjalnych dokumentów Biedronka przez kilka dobrych lat nagminnie sprzedawała niektóre produkty po cenach wyższych niż te, na które wskazywałaby cenówka na półce. Udowodniono również, że Biedronka sprzedawała zagraniczne owoce i warzywa, oznaczając je jako polskie. Biedronka naciągała również firmy, z którymi współpracowała, za co została ukarana kwotą ponad 700 milionów złotych. Tego typu praktyki należy uznać za skrajnie nieuczciwe, ale również nieodpowiedzialne. Ale ta kara to jeszcze nic w porównaniu do tego, co grozi Biedronce teraz. Za wprowadzanie klientów w błąd podczas niedawnej promocji Biedronce grozi aż 6 miliardów złotych kary. Jest to równowartość zysku, jaki wszystkie sklepy sieci Biedronka w całej Polsce wypracowują w ciągu 2 lat działalności. Więc nawet dla takiego giganta jak Biedronka byłaby to kara bardzo, bardzo dotkliwa, ale rzeczywiście to, co odwaliła Biedronka tą ostatnią akcją, woła o pomstę do nieba. W dzisiejszym odcinku Całej Prawdy prześledzimy bardzo dokładnie, w jaki sposób Biedronka nas naciągała oraz postaramy się obliczyć, czy kary nakładane na Biedronkę przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów są rzeczywiście dla sieci takie dotkliwe, czy może jednak Biedronce bardziej opłaca się kombinować. Oprócz tego przedstawię Wam 10 trików i sztuczek, jakie stosują wobec nas supermarkety, abyśmy zostali w nich jak najdłużej i nie do końca świadomie wydali w nich jak najwięcej pieniędzy. Sztuczki te są oparte na psychologicznych manipulacjach i niektóre z nich naprawdę mocno zaskakują. Z kolei na sam koniec przedstawię Wam 3 triki, które Wy możecie stosować, aby nie dać się zmanipulować i aby po prostu zaoszczędzić w sklepie trochę kasy. No i cóż, to będzie naprawdę mocny odcinek, więc rozsiądźcie się wygodnie i oglądajcie. Partnerem Całej Prawdy jest sieć Mobile Vikings, której prywatnie jestem już od ponad 7 lat i którą od zawsze wszystkim polecałem. No i teraz, z okazji początku roku szkolnego, mają oni specjalną promocję na paczki internetu mobilnego. Do wyboru są 3 wielkości, 100, 150 i 250 GB, ale niezależnie od tego, na którą z nich się zdecydujecie, no to teraz macie 20% obniżkę ceny, tak więc na przykład największa paczka o pojemności aż 250 GB będzie kosztowała jedynie 48 zł, tak więc naprawdę atrakcyjna cena. No i co najważniejsze, u Vikingów wszystko jest totalnie elastyczne i w przeciwieństwie do tradycyjnych operatorów nie ma macie tutaj żadnych zobowiązań, tak więc na przykład jeśli w danym miesiącu potrzebujecie mniej internetu lub na przykład nie potrzebujecie go w ogóle, no to możecie po prostu wykupić mniejszą paczkę albo nie wykupić jej w ogóle. Promocja przeznaczona jest dla nowych Vikingów i jest ona ograniczona czasowo, tak więc zachęcam do skorzystania, link do niej znajdziecie w opisie filmu. Wyobraź sobie, że idziesz do Biedronki, patrzysz na sklepową półkę, a tu promocja, na przykład 2 butelka oleju za pół ceny. Myślisz sobie, no całkiem dobry deal, przecież olej się nie zepsuje, więc kupisz po prostu na zapas. Wychodząc ze sklepu, zerkasz jednak na rachunek, no i nagle okazuje się, że żaden rabat się absolutnie nie nabił i że kupiłeś w regularnej cenie 2 razy więcej oleju niż planowałeś. Biedronka właśnie cię wy***ła. Jeśli myślisz, że twój przypadek był odosobnioną jednorazową pomyłką, to grubo się mylisz. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udowodnił, że już od 2016 roku był to proceder realizowany w całej Polsce na masową skalę. Otrzymaliśmy setki skarg konsumentów informujących nas o nieprawidłowościach w uwidacznianiu cen w sklepach sieci Biedronka. Klienci skarżyli się na wyższe ceny w kasie niż na sklepowych półkach oraz na brak cen przy towarach. Praktyki te potwierdziły również kontrole inspektorów Inspekcji Handlowej. Tym samym w toku postępowania w pełni potwierdziliśmy niepokojące sygnały pochodzące od konsumentów. Z naszych ustaleń wynika również, iż praktyki te trwały co najmniej od 2016 roku. To oznacza, że właściciel sieci sklepów Biedronka przez kilka lat naruszał prawa konsumentów. Kupujący w tej sieci płacili zazwyczaj więcej niż zamierzali w momencie wyboru produktu ze sklepowej półki. To niedopuszczalna praktyka, która dla przedsiębiorcy mogła przez wiele lat generować nienależne korzyści finansowe. Dlatego zdecydowałem o nałożeniu na Jeronimo Martins Polska kary w wysokości 115 milionów złotych. 115 milionów złotych wydaje się przeogromną kwotą, jednak czy aby na pewno? Sprawdźmy to.
W 2019 roku w Biedronkach dokonano aż 1,3 miliarda transakcji. Załóżmy, że podczas co trzecich zakupów zdarzył się chociaż jeden produkt, który był sprzedany w cenie wyższej niż wskazywałaby na to cenówka na półce. Przy takim założeniu w skali roku utrzymujemy aż 433 miliony produktów. Jeśli średnie przekłamanie w cenie wynosiłoby tylko 1 złotówkę, to i tak Biedronka na tych cenowych nieścisłościach zarobiłaby dodatkowe 433 miliony złotych. Tymczasem kara nałożona na Biedronkę za to przewinienie to jedynie 115 milionów złotych. No więc sami widzicie. Najlepszym dowodem na to, że Biedronka nie uczy się na błędach, są inne udokumentowane przez UOKiK oszustwa. Ja osobiście uważam, że zawsze warto wspierać polskie firmy, dlatego gdy mam do wyboru, czy na przykład kupić polskie warzywa lub owoce, czy te zagraniczne, no to zawsze wybieram te polskie. Robię tak nie tylko z powodu patriotyzmu, ale również dlatego, że często polskie produkty pochodzące z polskich upraw odznaczają się znacznie wyższą jakością i znacznie mniejszą ilością stosowanej chemii. No i osób mających podobne do mojego podejście jest bardzo, bardzo dużo. Okazuje się, że Biedronka postanowiła wykorzystać ten patriotyczny sentyment i zaczęła oznaczać niektóre owoce i warzywa jako pochodzące z Polski, nawet gdy te pochodziły z innych krajów. W sklepach Biedronka konsumenci chcący kupić polskie ziemniaki, pomidory czy jabłka byli często wprowadzeni w błąd. Nasze postępowanie wykazało, że w wielu przypadkach informacje na wywieszkach różniły się od tych na opakowaniach zbiorczych czy w dokumentach dostawy. Naruszenia te miały charakter systemowy i długotrwały. Inspekcja Handlowa sprawdziła w sumie 263 sklepy Biedronka w całym kraju. W 73 z nich, czyli w ponad 27% skontrolowanych placówek, stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie warzyw i owoców krajem pochodzenia. W tych sklepach nieprawidłowości sięgały nawet ponad 20% sprawdzonych partii produktów. Przykładowo, jako polskie sprzedawano czosnek z Hiszpanii, seler z Niderlandów czy cebulę z Francji. W tym przypadku urząd nałożył na Biedronkę karę w wysokości 60 milionów złotych. Jednak i tym razem nie była to chyba kara wystarczająca, bo to, co Biedronka odwaliła w ostatnim czasie, no jest tak abstrakcyjne i tak absurdalne, że będziecie w szoku. Od kwietnia do czerwca w Biedronkach obowiązywała promocja pod tytułem Tarcza antyinflacyjna Biedronki. Sieć sklepów zobowiązała się do utrzymywania mimo rosnącej inflacji takich samych cen w przypadku 150 najczęściej kupowanych produktów. Dodatkowo, jeśli klient w konkurencyjnym sklepie znalazł ten sam produkt, ale z niższą ceną, no to Biedronka miała takiemu klientowi zwrócić różnicę w cenie. Jeśli na naszej liście 150 najczęściej kupowanych produktów znajdziecie produkt dostępny w niższej regularnej cenie w innym sklepie, zwrócimy Wam różnicę. No, wszystko to brzmi jak bardzo prosta i legitna akcja promocyjna, dopóki nie zagłębimy się w regulamin.